Dlaczego teraz należy uważać na cenę Bitcoina, jaką strategię obrać na czas hossy oraz jak fundamentalnie miewa się Bitcoin? Cześć, z tej strony Piotr, witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie kilka informacji, oczywiście oprócz przyjrzenia się wykresom, zwłaszcza wykresowi Bitcoina, ponieważ tutaj myślę, że jest coś, na co warto zwrócić uwagę i swoimi spostrzeżeniami chciałbym się z Tobą podzielić. Do tego dołożymy jeszcze kilka innych rzeczy, które mogą nam pokazywać, że krótkoterminowo Bitcoina może czekać teraz korekta. Oprócz tego oczywiście kilka danych fundamentalnych i kilka ciekawostek z rynku, które pokażą Tobie, w jakim miejscu dzisiaj znajduje się Bitcoin, więc będzie mega, mega ciekawie. Zanim jednak przejdziemy dalej, pamiętaj, nie są to porady inwestycyjne. Wszystko, co zobaczysz w tym materiale, są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę i lecimy z tematem. Na początek szybki look na CoinGecko i tutaj zdecydowanie możemy zauważyć Bitcoina, który się bardzo wyróżnia, ponieważ na obecną chwilę wciąż utrzymuje poziom ponad 13 tysięcy dolarów, na obecną chwilę około 13 200 dolarów. Jednak, jak wspomniałem już wcześniej, są przesłanki, które mogą nam wskazywać na korektę, która się zbliża bardzo dużymi krokami. Następnie, jeżeli spojrzymy na cały rynek, zwłaszcza na tabelkę ostatnie 7 dni, możemy zauważyć, że rynek jest poniekąd podzielony, aczkolwiek ostatnie 24 godziny nie wyglądają dla całego rynku kryptowalut zbyt kolorowo. Oczywiście mamy pojedyncze projekty znowu ponownie z DeFi, natomiast widzimy, że wciąż dominacja Bitcoina się tutaj zwiększa i także dominację Bitcoina dzisiaj poruszymy i powiem Wam, co ja osobiście zrobiłem właśnie na tym rynku. Przejdźmy natomiast do wykresu Bitcoina, ponieważ tutaj możemy zauważyć kilka bardzo ciekawych rzeczy. Na początek chciałbym, żebyś wziął pod uwagę fakt, że na Bitcoina warto spojrzeć z różnych perspektyw i tym samym z różnych interwałów. Jak widzisz tutaj na TradingView, masz do wyboru interwał tygodniowy, miesięczny, dzienny, 4-godzinny lub 1-godzinny. Na obecną chwilę, jeżeli spojrzymy na interwał tygodniowy, zauważcie piękne wybicie z tego długoterminowego trendu spadkowego, przetestowanie, więc wygląda to naprawdę bardzo mocno i bardzo solidnie i wręcz możemy potwierdzić dzisiaj, że hossa faktycznie się rozpoczęła, można powiedzieć na 99,9%. Dlaczego nie na 100%? Ponieważ nigdy na rynku kryptowalut, ani na żadnych innych rynkach nie możemy powiedzieć, że coś wydarzy się na 100%. Czasami pod moimi materiałami otrzymuję komentarze w stylu: w ostatnim wideo mówiłeś, że teraz Bitcoin spadnie albo że Bitcoin urośnie. Na moim kanale nigdy nie usłyszysz czegoś takiego, że Bitcoin faktycznie teraz już zacznie tylko rosnąć. Zawsze rozmawiamy, pamiętajcie, o prawdopodobieństwie, a jeżeli mówimy o prawdopodobieństwie, to bądźmy też pragmatyczni. Jeżeli uważasz, że coś dla Ciebie jest prawdopodobne, to pytanie jest nie czy Bitcoin pójdzie do góry czy w dół, ale co Ty w tym momencie po prostu zrobisz, ponieważ na koniec dnia to Twoje saldo będzie dla Ciebie najważniejsze i tym właśnie ja się z Tobą dzielę. Jeżeli ja uważam, że cena Bitcoina zacznie iść do góry lub zaliczy jakąś korektę, to ustawiam swoje zagrania właśnie pod to, więc mam nadzieję, że ma po prostu to dla Ciebie sens. Więc z punktu widzenia analizy technicznej, jeżeli chodzi o Bitcoina, wygląda to naprawdę bardzo solidnie, 13 tysięcy przebite. Jak możecie zauważyć, stworzył nam się tutaj swojego rodzaju kanał, swojego rodzaju trójkąt, który nam się tutaj tworzy, który, jak możecie zauważyć, górną jego krawędź Bitcoin, właściwie cena Bitcoina, jak najbardziej respektuje. Jednak chciałbym, żebyś też zwrócił uwagę, w którym momencie jesteśmy, jeżeli chodzi o odległość od tej tutaj pomarańczowej linii. Jest to linia średnia krocząca 21, czyli z ostatnich 21 tygodni wzięta średnia i tą właśnie wartość wyraża ta pomarańczowa linia. I zauważcie na obecną chwilę, jak daleko cena jest od tej właśnie linii. Dlaczego jest tak istotne? Ponieważ zakładając, że jesteśmy w czasie hossy, ja osobiście tak uważam, że jesteśmy w czasie hossy, zauważcie, że 21 średnia krocząca w czasie hossy jest bardzo silnym oporem i praktycznie cały czas, okresowo, cały czas dla ceny Bitcoina działa jak magnes. I nawet na początku hossy, która się, można powiedzieć, tutaj rozpoczynała w okolicach połowy 2016 roku, czyli mniej więcej w okolicach, w których dzisiaj się znajdujemy, zauważcie, że po wybiciach i odjazdach od tej linii mieliśmy z powrotem cofkę dokładnie do tego momentu. Mieliśmy cofkę raz, dwa, trzy, tu właściwie cztery obok, pięć, sześć, siedem i następnie hossa się
kończy. Na obecną chwilę mamy daleki rozjazd ponownie od średniej kroczącej 21. To też jest to pierwszy sygnał, który może nam sugerować to, że niedługo może nas czekać korekta i przyciągniemy się troszeczkę bliżej właśnie do tej linii. Oczywiście ona też jest skierowana ku górze, więc to nie będzie tak drastyczne najprawdopodobniej i ciężko będzie tu mówić o czterocyfrowym Bitcoinie, natomiast oczywiście takie prawdopodobieństwo wciąż zostaje. Z dwóch powodów. Po pierwsze jest to gap CME, po drugie jest to obecna sytuacja gospodarcza, która mam nadzieję się zgodzisz w różnych krajach, właściwie w większości krajów jest bardzo nieciekawa. Jednak spójrzmy, jak wygląda Bitcoin na interwale jednodniowym. Tutaj możemy już wyraźniej zauważyć, że mamy powyciągane knoty do góry. To też nam sugeruje, że faktycznie w tym miejscu to jednak sprzedający przejmują pałeczkę. Dodatkowo wyraźnie widzimy, że faktycznie te dwie linie trendu, które tutaj nam się wyrysowały, które połączyliśmy z dołkami i ze szczytami, faktycznie są przez cenę Bitcoina respektowane. To też powód numer dwa, czysto z analizy technicznej, zauważcie, że faktycznie teraz jest spore prawdopodobieństwo tego, że jednak się odbijemy. Nie ma pewności, ale jest po prostu duże bardzo prawdopodobieństwo, łącząc to właśnie z rozjeżdżającymi się ceną oraz liniami średniej kroczącej. Dodatkowo jednak, jeżeli przejdziemy na wykres 1 godziny, zauważcie, jak wygląda tutaj price action, czyli jak wygląda zachowanie sprzedawców i kupujących na tym właśnie rynku. Za każdym razem, kiedy dochodzimy tylko do tej linii, zauważcie, jak duże czerwone świece się tutaj pojawiają. Mamy tutaj trzy rozjazdy i do tego na tą chwilę mamy też na interwale 1 godziny niższy dołek, co też także można nam sugerować krótkoterminowo korektę na Bitcoin. No tak, ale jeżeli korekta to do jakiego poziomu? Jeżeli widziałeś nasze ostatnie wideo, to rozmawialiśmy właśnie dokładnie o tym, o poziomie 12 000-12 500, gdzie ja dla siebie jak najbardziej spodziewam się Bitcoina tutaj zobaczyć. Natomiast w ostatnim materiale rozmawialiśmy także o nowym systemie finansowym, więc jeżeli tego wideo jeszcze nie widziałeś, jest one krytycznie ważne dla Ciebie i dla Twoich finansów na najbliższe miesiące i lata. Także podrzucam ten materiał tutaj, odpal go sobie w nowej zakładce i obejrzyj po tym materiał. Więc biorąc pod uwagę analizę techniczną, o tyle o ile na interwale tygodniowym wszystko wygląda bardzo dobrze i możemy tutaj powiedzieć, że zdecydowanie Bitcoin rozpoczyna hossę, miewa się bardzo dobrze, to jednak na interwałach krótszych zdecydowanie widzimy, że faktycznie możemy zaliczyć tutaj pewnego rodzaju korektę, co jest jak najbardziej normalne, zwłaszcza jeżeli spojrzymy także historycznie, co właściwie działa tutaj nam jak w zegarku. I nie ma takiej opcji, takiego precedensu, gdzie cena Bitcoina przez bardzo długi okres, przez wiele, wiele miesięcy idzie tylko w górę. Tutaj mieliśmy właściwie jeden taki dłuższy okres. Jest to okres, mamy April, June, czyli mamy tutaj okres 2 miesięcy i to jest max, jaki Bitcoin zrobił, jeżeli chodzi o rozjazd właśnie ze średnią kroczącą. Dlatego też analiza techniczna mówi nam o krótkoterminowej, prawdopodobnej korekcie, więc dla tych, którzy na rynku grają być może na dźwigni, być może short miałby tutaj teraz jakiś sens. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres Bitcoina na Google Trends, czyli patrzymy tutaj na analizę fundamentalną, możemy zauważyć zdecydowanie wzrost zainteresowania Bitcoinem na całym świecie, oczywiście głównie w Afryce. Tam powody są bardzo mocno znane, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, nie dzieje się tam najlepiej i po prostu Bitcoin jest tam rozwiązaniem. Dla nas jest opcją, dla nich jest jedynym rozwiązaniem. Za chwilę jeszcze przejdziemy do bardzo ciekawego wykresu, który dokładnie to Tobie zobrazuje. Natomiast patrząc na ten wykres, powiedz mi, które momenty są idealne na zakup Bitcoina, a które są najgorsze na zakup Bitcoina? Okazuje się, że oczywiście najlepsze jest wtedy, kiedy nikt się Bitcoinem nie interesuje. Natomiast najgorsze są wtedy, kiedy wszyscy Bitcoina kupują, czyli właśnie na tych górkach. A teraz, jak możecie zauważyć, zdecydowanie kreuje nam się górka. Czyli najpierw cena idzie do góry i następnie ludzie za tą ceną podążają. Jest jednak jeszcze jeden wskaźnik, którym się z Tobą za chwilę podzielę. Nie jest to Fear and Greed Index, aczkolwiek ten także dla nas wskazuje na to, że czeka nas prawdopodobnie korekta. Ponieważ zauważcie, weszliśmy w terytorium, wczoraj byliśmy na terytorium 75, jeżeli chodzi o poziom chciwości na rynku. A jeżeli jeszcze nie widziałeś tego materiału, gdzie dzielę się z Tobą 5 indykatorami, które możesz Ty używać, nawet jeżeli teraz zaczynasz tylko na rynku kryptowalut, tutaj znajdziesz teraz ten materiał. Jest tam dokładnie pokazane, w jaki sposób te właśnie indykatory interpretować, które pokazują nam bardzo wyraźnie, że momenty, kiedy jest na rynku chciwość, to nie jest moment na zakup. Jednak, co ciekawe, zauważcie, że tutaj delikatnie nam chciwość spadła się, niedelikatnie, bo z 75 na 61, jednak mamy pewnego rodzaju
zapowiadają dywergencję, ponieważ cena Bitcoina idzie ku górze. Tym bardziej, z mojej przynajmniej perspektywy, jest spore prawdopodobieństwo, że za chwilę czeka nas krótkoterminowa korekta. Jednak to nie wszystko, ponieważ jest jeszcze jeden wskaźnik, którego nie zobaczysz nigdzie indziej. Są to oczywiście afiliacje, są to polecenia, a inaczej są to po prostu prowizje z poleceń. Oczywiście na różnych giełdach są różne linki, które pozwalają tobie, aby tym linkiem się podzielić partnerskim i wtedy giełda przy każdej transakcji dzieli się taką mikro opłatą. Ja, patrząc na swoje prowizje, chociażby na BitBayu, i tutaj od razu uspokoję wszystkich hejterów, że nie są one jakieś gigantyczne, natomiast widzę zdecydowanie pewnego rodzaju korelacji między tym, co się dzieje na rynku, a prowizjami, jakie się pojawiają. Ponieważ w momencie, kiedy cena Bitcoina idzie ku dołowi, nikt Bitcoina nie kupuje, pojawia się trochę więcej sprzedających, ale generalnie na rynku zainteresowanie jest całkiem słabe, ponieważ te prowizje naprawdę są bardzo wtedy znikome. Natomiast, kiedy idzie cena ku górze, tak jak tutaj, mogę stwierdzić, patrząc na swoje konto, że w tym momencie z jakiegoś dziwnego powodu, nie dzień wcześniej, nie dwa dni wcześniej, kiedy Bitcoin był $2000 tańszy, natomiast kiedy cena dobije do pewnego szczytu, wtedy ludzie zaczynają tego Bitcoina kupować. To samo pokazuje nam także liczba oglądających filmy chociażby na moim kanale, a także liczba nowych subskrybentów. Więc chciałbym Cię po prostu na to uczulić i wiem, że jest to mega trudne, ponieważ jeżeli byłoby to łatwe, to wszyscy już dawno na tym rynku byliby bogaci. Głowa jest to coś, nad czym wszyscy cały czas musimy pracować. Jednak, żeby nad czymś pracować, trzeba być tego czegoś świadomym i mam nadzieję, że dzięki właśnie takim materiałom będziesz świadomy tego, że jeżeli faktycznie widzisz długoterminowy sens w Bitcoinie i rozumiesz, jaką cyklicznością się charakteryzuje, to rozumiesz, które momenty dla Ciebie ewentualnie powinny być dobrym sygnałem na zakup, a które momenty dobrym sygnałem na ewentualną sprzedaż, ewentualne odkupienie lub po prostu sprzedaż i wyjście z rynku. Natomiast na wykresach dominacji Bitcoina widzimy coś bardzo ciekawego, mianowicie nieciekawego dla altcoinów, ale ciekawego dla Bitcoina, ponieważ tak jak zdzieliłem się z Wami już wielokrotnie, ja obserwowałem dla siebie ten właśnie poziom, a na naszym starym wykresie, który obserwowaliśmy, którego na tą chwilę używam jako takiego wykresu posiłkowego, przebiliśmy tutaj ten poziom, w którym byliśmy dłuższy czas, w którym konsolidowaliśmy dłuższy czas i dla mnie był to sygnał, aby z części altcoinów, które miałem właśnie na trading, na flipy, po prostu do Bitcoina wyszedłem i na tą chwilę trzymam po prostu Bitcoina i czekam na ponowne rozpoczęcie się kolejnego altcoin season. I zdecydowanie na ten moment tutaj ten poziom, ten tutaj, czyli okolice 64% dominacji Bitcoina lub na naszym nowym wykresie jest to oczywiście ten tutaj poziom, czyli te wszystkie opory i wsparcie, które mamy tutaj na tym poziomie, czyli w okolicach 36%, jeżeli mówimy tutaj o dominacji altcoinów. I będzie to moment, kiedy ja z powrotem swojego Bitcoina, oczywiście tylko z tej części portfela, której używam do flipu, ponieważ wciąż około 90% mojego portfela jest to portfolio HODL, leży na Ledgerze i po prostu czeka na odpowiedni moment, który moim zdaniem wydarzy się jeszcze za dobrych kilkanaście miesięcy. Na tą jednak chwilę chciałem się z Tobą podzielić, co ja zrobiłem zgodnie z tym, o czym Was informowałem już wiele, wiele tygodni temu i po prostu czekam na rozwój wydarzeń. Na tą chwilę ten tutaj poziom zdecydowanie będzie dla mnie sygnałem, że jest spora szansa na to, że jednak od tego poziomu się odbijemy i altcoiny otrzymają dodatkowy oddech. Oczywiście nie wszystkie altcoiny, ponieważ są dzisiaj altcoiny, które przebijają Bitcoina i są to Ocean Protocol, Reserve Rights, Quant, Litecoin, Polkadot, Kusama, a Bitcoin jest tutaj gdzieś na 8-9 miejscu. A oznacza to, że te altcoiny mają po prostu lepszy performance na rynku niż Bitcoin. Jeżeli chcielibyście flipować w tym momencie swoje alty do Bitcoina, to właśnie te altcoiny były dobrym wyborem. Jednak jest to mniejszość. A jeżeli patrzymy na cały rynek kryptowalut, gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy kryptowalut na obecną chwilę, po prostu ten wybór jest bardzo trudny. Dlatego też ja osobiście posiłkuję się właśnie tymi wykresami. Kolejną bardzo ciekawą rzeczą i myślę, być może jest to moment historyczny dla całego rynku Bitcoina, jest to, w jaki sposób rozjeżdżamy się z rynkiem tradycyjnym. Dow Jones, S&P 500, jak możecie zauważyć, od 12 października notują cały czas spadki. Nawet dzisiejsza świeca, zauważcie jaka jest długa i oczywiście jest to świeca spadkowa. Jednak jeżeli zauważymy wykres Bitcoina, mniej więcej znajdziemy, może tutaj przejdźmy na interwał dzienny. Jak możecie zauważyć, tutaj mamy do 12 października, do dnia dzisiejszego,
raczej trend wzrostowy. Więc dzisiaj widzimy, ta korelacja się rozjeżdża. Dlaczego? Ponieważ jeżeli chodzi o gospodarki, o sytuację ekonomiczną na świecie, nie jest ona za ciekawa. Firmy, które oczywiście są zaliczane do S&P 500, nie robią tak dużych obrotów i nie prosperują tak dobrze, jak mogłoby się wydawać, patrząc chociażby na wyceny właśnie tego rynku. Dlatego też duzi gracze to rozumieją, wyciągają swoje pieniądze, jednak mam nadzieję, że jesteś świadom, że także oni wiedzą, że pieniądz jednak traci na wartości, zwłaszcza z powodu dodruku. I te pieniądze gdzieś muszą iść. A gdzie idą? Aktywa deficytowe. Złoto, srebro, bitcoin. I dzisiaj mamy już całkiem konkretny dowód, ponieważ ten trend utrzymuje się od około już 2 tygodni, więc rozjazd rynku nie jest jednodniowy, 2 czy 3 dniowy. Mówimy tutaj o 2 długich tygodniach, więc zdecydowanie dzisiaj nawet ilość informacji w mediach różnych banków, różnych funduszy hedgingowych, które mówią o bitcoinie, widać wyraźnie, że swoje oczy kierują dokładnie w tym kierunku. Widzą to, co ja i ty teraz widzimy właśnie na tym ekranie, że dzisiaj rynek tradycyjny rozjeżdża się z rynkiem bitcoina, a to oznacza, że jednak bitcoin dostaje kolejne gwiazdki, które mierzą jego nie tylko popularność, ale przede wszystkim mierzą jego konkretną wartość jako store of value. I wracając na szybko do tematu Afryki, gdzie zdecydowanie widzimy dużo większe zainteresowanie bitcoinem, jest to oczywiście związane z piramidą potrzeb Maslowa, ale ten wykres przedstawia to nieco lepiej, nieco bardziej obrazowo, ponieważ jeżeli chodzi o to, w jakim miejscu ty się znajdujesz, czy w jakim miejscu ja się znajduję, myślę, że nie do końca doceniamy, gdzie dzisiaj jesteśmy i nie staramy się nawet mieć takiej perspektywy, jak może dzisiaj wyglądać życie w innych krajach na świecie, chociażby w krajach afrykańskich. Ponieważ tam, jeżeli dzisiaj mówimy o podstawowych potrzebach, tam nie myśli się za bardzo o bitcoinie w kategoriach inwestycji, czy zarobienia paru złotych, czy zbudowania tutaj swojej jakiegoś zabezpieczenia. W tamtych krajach jest to necessity, czyli konieczność, żeby wejść do bitcoina. Jeżeli wchodzisz w bitcoina, po prostu możesz przetrwać. Jeżeli nie wchodzisz w bitcoina, niestety, ale twoje fiaty zostaną zresetowane po prostu i nie będą nic warte. Następnie, idąc w lewo na tym tutaj wykresie, możemy zauważyć zmieniającą się mentalność, ponieważ mamy tutaj inną potrzebę, jak na przykład wysyłanie pieniędzy do Iranu czy na Bałkany, czyli rodziny, które mieszkają za granicą, pracują za granicą, wysyłają swoje pieniądze za granicę. Jest to kolejna konieczność dla nich, aby po prostu przetrwać, podczas kiedy myślę, że ja i ty znajdujemy się tutaj w tej luksusowej części tego wykresu. Mianowicie dzisiaj raczej myślimy jako inwestorzy, jako osoby, które chcą się zabezpieczyć przeciwko inflacji i które po prostu chcą zacząć zarabiać właśnie na tym rynku. Nie przetrwać, ale zarabiać. Jednak widzimy coś bardzo ciekawego, ponieważ ten shift, które możemy zauważyć, czyli zainteresowanie się bitcoinem w różnych krajach, cały czas się zwiększa. I coraz większa liczba krajów, niestety, ale idzie w prawo na tym wykresie. I bitcoin zaczyna stawać się dla nich koniecznością. Mam nadzieję, że ty docenisz to, w jakim miejscu się dzisiaj znajdujesz i podejdziesz do tego bardzo rozsądnie, ponieważ dzisiaj masz ten przywilej, że możesz się do tego przygotować, zamiast później, jak to ten tonący brzytwy, się chwytać. Kolejnym potwierdzeniem tego, co mówię, jest to, gdzie dzisiaj znajduje się ATH ceny bitcoina w różnych krajach. I zauważcie, Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Południowa Afryka, Rosja, są to kraje, gdzie bitcoin już praktycznie osiągnął stare ATH w walucie fiducjarnej z danego kraju. I zauważcie, te procenty są różnorakie, co oczywiście oznacza, że w tych krajach ten pieniądz, dany pieniądz fiducjarny, radzi sobie po prostu inaczej. Jednak trend jest zdecydowanie jednostronny. Każdy z tych krajów idzie tylko i wyłącznie w jednym kierunku. W jakim kierunku? Spadku wartości nabywczej pieniądza. A ten wykres nam potwierdza to, że w tym momencie, kiedy wartość pieniądza spada, idzie ten pieniądz w dużej części już w bitcoin. Kolejny wykres jest oczywiście od Planu B na Twitterze. Jeżeli jeszcze tego konta nie obserwujecie, koniecznie go zaobserwujcie, ponieważ on stworzył coś, co nazywa się modelem stock to flow i tutaj mamy poniekąd część tego modelu. Jest to jednak tylko mała część, pokazuje nam ona RSI, czyli wskaźnik momentum bitcoina. I zauważcie, w zależności od tego, jakiego koloru są te kropeczki, oznacza to, gdzie znajdujemy się w okresach 4-letniego halvingu. Czym zimniejszy kolor, tym jesteśmy bliżej. Czym cieplejszy, tym jesteśmy dalej. Jak możecie zauważyć, w
W tym momencie zdecydowanie po niedawnym halvingu jesteśmy oczywiście bardzo daleko. Jednak jest coś ciekawego, ponieważ tutaj ponownie widzimy bardzo wyraźnie cykliczność Bitcoina. RSI na wykresie miesięcznym pokazuje nam, że cyklicznie Bitcoin ponownie zachowuje się w ten sam sposób. Kolejna czerwona kropka, zauważcie, poziom 65 i Bitcoin wkracza w terytorium hossy, czyli w takie terytorium, w jakie wkraczał dokładnie w tych samych momentach po halvingu w ostatnich cyklach. Następnie, jeżeli spojrzymy na Trading View, możecie zauważyć tutaj z dołu także RSI i z góry mamy także odzwierciedlenie w cenie Bitcoina. Zauważcie coś bardzo ciekawego. Oczywiście dzisiaj jesteśmy tutaj właśnie na tym poziomie między 65 a 70. Jednak zakładając, że jest hossa Bitcoina, zauważcie, podczas hossy oczywiście, że RSI okresowo także spada, dlatego też mieliśmy tak duże korekty właśnie na tym rynku. Jednak ten tutaj przedział pokazuje nam bardzo wyraźnie, że jest to swojego rodzaju konsolidacja podczas hossy, jeżeli chodzi o RSI. Więc mówiąc o potencjalnej strategii, którą moglibyśmy przyjąć na tą hossę, oczywiście jednej z wielu strategii, jeżeli dalej jesteś zainteresowany kupowaniem Bitcoina i w jakiś sposób chronieniem swoich pieniędzy fiducjarnych, które zarabiasz i mam nadzieję, że po prostu tobie zostają i jesteś w stanie dzisiaj inwestować część swojego portfela, to mam po prostu nadzieję, że Bitcoina weźmiesz tylko pod uwagę. A te momenty, jeżeli chodzi o RSI, czyli momenty, kiedy spadamy poniżej 70, zauważcie, że historycznie zawsze były momentami na kumulację podczas hossy. Na tą chwilę wkraczamy w terytorium zielone, czyli mówiąc średnioterminowo, ponieważ jest to wykres tygodniowy, bardzo pozytywnie dla Bitcoina. Zdecydowanie widzimy, że cykl się ponownie powtarza. Na praktycznie wszystkich wykresach, wszystkich danych fundamentalnych widzimy wszędzie to samo. Na kolejnym wykresie Plan B także bardzo słusznie zauważył, że zarówno S&P, jak i rynek Bitcoina są bardzo czułe na dodruk, jaki ma miejsce. I wracając 10 lat wstecz, i porównując Bitcoina i S&P, w jaki sposób reagowały te aktywa na dodruk, widzimy wyraźnie, że oba idą w górę. Czyli ludzie także znajdują swój hedge, swoje zabezpieczenie, zarówno na rynku S&P, jak i w Bitcoinie, jako oczywiście zabezpieczenie do dodruku i utraty wartości nabywczej pieniądza. Jednak Bitcoin wciąż jest bardziej lukratywnym aktywem i to właśnie uświadamia sobie coraz więcej osób, ponieważ w ciągu ostatnich 10 lat S&P reaguje na dodruk zwiększyło swoją wartość trzykrotnie, natomiast Bitcoin reagując na dodruk, ponieważ Bitcoin został stworzony do tego, aby być zabezpieczeniem właśnie przed dodrukiem, wzrósł 10 tysięcy razy, nawet palców mi zabrakło. Kolejną rzeczą, na jaką warto zwrócić uwagę, są informacje, które płyną do nas w tym właśnie momencie z mediów i uważam także, że jest to sygnał na to, że szykuje nam się korekta. Dlaczego? Ponieważ wszystkie są one pozytywne. Kiedy cały rynek śpiewa pozytywnie, zazwyczaj jest tak, że za kurtyną jednak ktoś planuje większą sprzedaż. Co ciekawe, jest to kolejna informacja, która płynie od JP Morgana, który jeszcze 3 lata temu mówił, że Bitcoin jest to skam i wybuchnie, po prostu zniknie z tej planety. Natomiast dzisiaj JP Morgan, jego specjaliści mówią, że wartość Bitcoina się potroi. Oczywiście w mojej opinii jest to bardzo niedoszacowana wycena, aczkolwiek ciekawa jest oczywiście zmiana mentalna i zmiana narracji, których używają różne instytucje, w tym zwłaszcza JP Morgan. Jednak bądźmy teraz bardzo ostrożni, ponieważ JP Morgan, jak i inne instytucje, inne fundusze, wszyscy bardzo głośno mówią pozytywnie o Bitcoinie i znowu historycznie jest to moment, który napędza chciwość i jest to moment, gdzie część osób będzie się cashowała, będzie shortowała i będzie po prostu wycinała słabe ręce z tego rynku. Kolejnym mocnym akcentem analizy fundamentalnej Bitcoina jest to, że dzisiaj ponownie, jeżeli chodzi o depozyty Bitcoina na giełdę, zauważcie, że cały czas spadają i dzisiaj są na rekordowo niskim poziomie, jeżeli chodzi o rok 2020. Oznacza to, że ludzie kupując Bitcoina wypłacają go z giełdy i absolutnie ten Bitcoin na giełdy nie wraca. Więc znowu, średnio do długoterminowo jest to bardzo mocny sygnał dla potencjalnego wzrostu ceny Bitcoina. Dlaczego? Ponieważ popyt rośnie, podaż spada. I jeszcze jako ciekawostka, miał właśnie miejsce największy transfer w historii Bitcoina na 88 857 Bitcoinów. Oczywiście mówimy tutaj o transferze w dolarach. Ponieważ jeżeli pomnożymy sobie 88 857 Bitcoinów razy obecną cenę, czyli 13 100 dolarów, jest to 1 164 000 000 dolarów w Bitcoinie przesłane. I teraz uwaga, za niecałe 4 dolary, czyli za 27
7847 satoshi. Mam nadzieję, że rozumiesz, jak mocnym argumentem jest szybkość, bezpieczeństwo i koszt takich transakcji przesyłanych w Bitcoinie, zwłaszcza transakcji międzynarodowych, zwłaszcza transakcji opiewających na setki miliony, czy nawet na miliardy dolarów. W ciągu ostatnich 3 lat na rynku Bitcoina wydarzyło się naprawdę bardzo dużo. Ja na tym rynku jestem od 2017 roku i tak samo jak możemy przeczytać w tym twecie, przeżyliśmy różne nieciekawe sytuacje. Mieliśmy oczywiście FAT, czyli mieliśmy nagonkę w mediach, mieliśmy Segwity, mieliśmy Fork Wars, mieliśmy ban z Chin na kryptowaluty, mieliśmy 20-tysięczną pompę na Bitcoinie, mieliśmy 3-tysięczny dump na Bitcoinie, mieliśmy setki różnych skamów, dziesiątki haków na giełdy, jednak dzisiaj, jeżeli od tamtej pory trzymasz Bitcoina bezpiecznie na swoim portfelu, on wciąż tam jest. Jeżeli w tym wideo była dla Ciebie wartość, oczywiście zostaw łapę w górę, natomiast jeżeli taki content Ciebie interesuje, chciałbyś zwiększać swoją wiedzę, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, rynek Bitcoina, chciałbyś być na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje właśnie na tym rynku, kliknij teraz subskrypcję, zostaw dzwoneczek, tak aby YouTube mógł Cię powiadamiać o najnowszych wideo. Natomiast jeżeli chciałbyś uniknąć najczęstszych błędów właśnie na tym rynku, tutaj teraz znajdziesz materiał, który dokładnie to Tobie opowie. Jest tutaj 8 błędów, które sam popełniłem i mam nadzieję, że Ty, oglądając to wideo, tych błędów nie popełnisz. Natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!